I drodzy Państwo, Gregor Schlierenzauer, wczorajszy zwycięzca. To było 25. zwycięstwo w karierze Gregora Schlierenzauera, ależ daleko pofrunął reprezentant Austrii. Niewiarygodny skok. Tego nie sposób było ustać. Na całe szczęście nic się Schlieremu nie stało, ale to, co zrobił, przeskoczył skocznie. Absolutnie. Toni Inauer i Aleksander Pointner kręcą głowami. Ale tego można było się spodziewać. Jeżeli rusza Gregor Schlierenzauer, zobaczmy, jakżeż wysoko on frunął nad zeskokiem. Spadł praktycznie z kilku metrów już na to wypłaszczenie. 150,5 metra. Niewiarygodna odległość. Myślę, że też konstruktorzy tego obiektu, może nie tyle konstruktorzy, co organizatorzy, łapią się za głowę, bowiem chyba nikt nie przypuszczał, że tutaj tak daleko można skoczyć. Oczywiście nie będzie ten rekord uznany. Wywrócił się Schliri. Niskie noty, oczywiście upadek, ale mimo tego zajmuje 5. miejsce. O 1/10 za Adamem Małyszem.